Hej, gramy dalej w Draugen. Przed nami trzeci dzień przygody. Dużo niewiadomych. Bo po pierwsze trafiliśmy na ślad, nie wiem, morderstwa, samobójstwa, w każdym razie śmierci rów. Trafiliśmy na samobójcę, wciąż nie wiemy co z Betty, żywego ducha nie ma. Także wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Żadnej odpowiedzi na razie nie znaleźliśmy. Lissy! I'm upstairs. Dobra, Lissy jest na piętrze. No i właśnie, sprawdzimy dokładniej te pomieszczenia, które tutaj się znajdują. Pewnie pokoje małżeństwa. O, tutaj mieszkała Ruth, czyli jej pokój. This is her room. Are you paying attention? Ruth. Can you imagine? One moment you're living a perfectly happy life and then nothing. Darkness forever and ever. Maybe there's something here that can tell us what happened to her. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell her story, Edward. You're just being melodramatic. To prawda, że Edward jest trochę samolubny, tak się zachowuje, jakby tylko Betty była tym wszystkim istotna. Oczywiście to jest zrozumiałe, to jego siostra, o nią się troszczy, no ale tutaj zdarzyło się coś dziwnego i przecież zbadanie tej sprawy może go też zaprowadzić do Betty. Pokój Ruth, która nie żyje. Ruth was an artist. This is very primitive. Have you ever met a child, Edward? She wasn't Monet, she was 8. This must be the village church. That's Ruth and her family on one side of the aisle. Simon and his father on the other. A community divided. Czego się spodziewał Edward, mówiąc, że to jest prymitywne? Że 8-latka będzie rysowała na poziomie, nie wiem, Moneta, Picassa. Trudno powiedzieć. Ale tak. Podzielona społeczność. I ta społeczność była podzielona jeszcze przed śmiercią Ruth, bo to Ruth rysowała. Być może nawarstwiały się te problemy, które miały źródło w wypadku w kopalni, w tym, że jednak jeden z braci wycofał się, a później niedługo po tym drugi z braci zginął w wypadku. Draugen. Hey, the undead monster from those folk tales you read. What an odd book for a child to have. I don't know. Children love scary stories. This looks interesting. Read some of it to me, please. No, dzieci lubią straszne historie, ale mimo wszystko trochę starsze dzieci niż 8-letnie. Tutaj mamy do czynienia z mitologią nordycką. Takim mocno skrótowym ujęciu. In Norwegian folklore, the appearance of Draugen, the reanimated corpse of a drowned mariner, heralds death. Draugen haunts the black seas in a shattered boat. The beast has a man's body and wears a sou'wester. But instead of a head, there is tangled seaweed, and the revenant's chilling cry freezes mortal blood to ice. Draugen has the power to enter the dreams of the living. If you wake from such a dream, you have been spared, though someone close to you... That's enough of that. It's nonsense, of course. Not something a child should be reading. Do you think Draugen took our boat? Maybe he's out there, on the fjord, waiting for nightfall so he can return to shore. No. And... Your soul lacks poetry, Edward Charles Harden. I pity you. Cała Lizzy wciąż potrafi zachowywać dobry humor, mimo odkrycia, tak, na przykład wisielca, tak, mimo tego, że
Ruth zginęła, że Betty wciąż... że po Betty ślad zaginął. Swoją drogą zgadzam się, że to nie jest książka raczej dla dzieci, bo dzieci, małe dzieci mogłyby mieć koszmary po przeczytaniu czegoś takiego. Mamy tutaj jakby czy z duszami, czy z ciałami w pewnym sensie poległych marynarzy, którzy utonęli, którzy nawet później się objawiają w snach ludzi. She made her bed that morning. Before she... Or her parents did. It doesn't matter. It tells us nothing. Why are you like this today? Betty's not the only person in the world that matters. She matters the most to me. Ain't that the truth? To są bardzo przeciwstawne postacie, bo jednak to nie są takie postacie, mam tu na myśli teraz Edwarda i Lizzie, które są gdzieś tak po środku, mają takie charaktery typowe, tylko on jest jednak mocno oderwany od wszystkiego, co nie dotyczy jego i Betty. Natomiast Lizzie znów nieadekwatnie do sytuacji się zachowuje, a ma takie bardzo mocno luźne podejście. Czy ten obraz się da sprawdzić? Nie. Mamy sporo punktów, które mogłyby być interaktywnymi, ale niestety nie są. No dobra, tutaj mamy jakiś rysunek. Ruth never finished this. What does that spell? F-O-R-B. For Banelson. The curse. Who's that figure supposed to be? It's creepy. It looks a bit like the Draugen in her book. A figment of her imagination. But the box she drew... It looks like this box under her desk. Really? Let me see. Pull it out. What is this? I believe this might qualify as actual treasure. Is that Norwegian money? Sort of, but ancient. Viking coins. Are they valuable? Not in terms of monetary value, but historically. Well, they belong in a museum. Looks like Ruth had her own private museum. Why would a child have these artifacts? She must have enjoyed collecting and playing with them. These are much too precious to play with. She should have given these to an adult. She was a child, Edward. To her, they were just shiny toys. Wait! The pin on the doll. This is where it came from, her collection. But where did she find these treasures? A dig, a grave site. Wherever she found them, she wanted to keep them hidden. You think someone found out? These items wouldn't necessarily be worth much, except to a historian or archaeologist. What if this is how... I mean, if someone learned she'd been collecting treasures, they might be willing to do... terrible things. Mógłby zrobić coś strasznego ktoś, gdyby odkrył, że Ruth ma skarby. No ale ten skarb nie zginął. Wciąż jest w jej pokoju. Nie został skradziony. Chyba, że miała tego więcej. No nie wiem. Trudno powiedzieć, aczkolwiek no jest to jednak mocno niepokojące. Czy jest tu jeszcze coś, co możemy zbadać? Jest. She found something. Where's that supposed to be? A cave. Or the... mine. It could be. But what did she find? Her Viking treasure. Of course. No, rysunek wygląda na skrzynię, czy to, co widzimy na rysunku, na skrzynię pełną skarbów, rzeczywiście. Czy może w kopalni oni odnaleźli jakieś skarby i to było podłożem konfliktu? Trudno powiedzieć. Może któryś z braci był oskarżany o kradzież, na przykład Johan. Nie wiem. Aczkolwiek jakoś to się może łączyć w całość, tylko czy ktoś by
okradł tę skrzynię i zostawił w niej tylko powiedzmy pojedynczy klejnot. No nie wiem, nie chce mi się wierzyć, żeby małą dziewczynkę ktoś zamordował. No może Simon, bo to jednak jej... To jednak mały, młody też chłopiec, tak? That must be Ruth and Simon's fathers. Perhaps. They weren't on the best of terms. They look like they want to kill each other. To a child, maybe it looked worse than it was. Children are more insightful than you give them credit for, Teddy Bear. There's a story here. The treasure box, the drawings. The overactive mind of an imaginative child. Well, she didn't imagine the Viking artifacts. You shouldn't be so dismissive. The drawings could be her way of dealing with traumatic events. This is what happens when I read you the principles of psychology. You get notions. You say that like it's a bad thing. Ruth was troubled. The village was troubled, and... Is that a bell? A church bell. Someone's here. Maybe... Betty. Why would Betty ring the church bell? Perhaps she's in trouble. I need to get to the church right now. Wait, isn't it more likely to be the person you saw the other night? I told you, I'm not sure that was anything. Come on. Go ahead. I'll catch up with you before you get there. I need a minute to think about. No dobrze, później zbadamy górę bardziej dokładnie. Skoro ktoś dzwoni w kościele, tak? To trzeba to sprawdzić. Betty, z jednej strony miałoby to sens, a to dlatego, że zostawiała jakieś tropy, tak? Edwardowi. Na to przynajmniej wyglądało. Można było wysnuć takie wnioski. Natomiast z drugiej strony, dlaczego miałaby zostawiać tropy, a nie pokazać się osobiście, skoro tutaj nikogo nie ma? To wydaje się nielogiczne, chyba żeby pogrywała ze swoim bratem, który się o nią martwi. To też nie chce się wierzyć. Czy to kościół tam na górze? Tak czy inaczej, coś bardzo dziwnego się tutaj dzieje. No i wdrapujemy się na szczyt. Trochę kondycji tutaj Edward na pewno nabierze. Ja lubię tak pokonywać wzniesienia, chodzić po górach, choć niestety ze względu na swoje płaskostopie dłuższe dystanse raczej u mnie nie wchodzą w grę, takie ponad 10-kilometrowe. July 24th, memorial service. A commemoration of the accident at the mine this past summer. No services after that. Czyli upamiętnienie znów tego, co się stało. Cmentarz przy okazji odnajdujemy. All these fresh graves. Do you think that maybe no. Betty? I'd know. But you wouldn't understand. Elizabeth and I, we have a bond. Edward, your obsession with her is really starting great. Czyli Edward twierdzi, że ma taką więź z Betty, że gdyby ona nie żyła, gdyby była tu pochowana, to on by o tym wiedział. Natomiast martwi to, że to są świeże groby. Skąd tutaj... Zresztą to była niewielka społeczność. Bardzo dużo jest tych grobów. Co się tu dzieje? Ale piękne są te górskie szczyty w tle. Why board up a church? To keep the ghosts from escaping? Regardless of how they got past the boards, there's someone in there. Musi ktoś być, bo sam dzwon by się chyba nie uruchomił, tak? On fishing? God is not here. Well, of course he isn't. You won't find God in a church. God is the wind in the trees, the grass between your toes, the brook that That's runs through. Nature, not God.
Czyli tutaj różne pojęcie Boga. Who did this? Someone who'd lost their faith. Can you peek through the boards? See anyone? No. Listen. The bell. They're still in there. Czyli co? Ktoś tutaj jest. Bo ciągle słychać dzwon. Hello? I heard the bell. This is giving me I'm here to help. Jeebies. These boards look flimsy enough to break. Czyli co? Wejdziemy do środka? Może jednak Bóg wciąż tam jest? Look at that. The Ethel becomes an Edward. I didn't think you had it in you, old fruit. Be quiet. Betty? Are you here? Hello? This is Edward Harden. I'm looking for my sister, Stop Elizabeth. Stop shouting, Edward. We're alone. There are only ghosts here. There are no ghosts. I don't know about that. What's this rope for? The bell. This is the bell we heard ringing? I don't see any other bells. So you have to stand here and pull this rope to ring it? Yes. But there was no one here. You didn't see anyone, right? No. No one. Ghosts. I'm telling you. It's ghosts! So what happened to the Hunchback of Grovik? They must be here still. There's only the one exit. Maybe it was the wind. A church bell's too heavy. It can't have been the wind. I mean... I don't know. Maybe it was the wind. There's no one here. No nie sądzę. Musiał to by być naprawdę huragan. Taki dzwon... Ile może ważyć? Tonę? Nie mam pojęcia. Aczkolwiek... Żeby... uruchomić taki dzwon, potrzeba trochę siły, na pewno wiatr wewnątrz budynku wiejący by nie sprawił czegoś takiego, że dzwon się uruchamia bez przesady. I don't like that sound. Please stop. Lissy, look. Betty's gloves. They are definitely Betty's. Oh, she got these sake. In Boston before she left for New York. She bought them at Woolworth. I remember the day she... She's here. Where? And why would she leave her clothes lying around? It doesn't make Bread sense. Crumbs. She's sending me a message. She knew I'd recognize her gloves. Her hat. She's left a trail for me to follow, like Ariadne's red thread. We're not in a lab. Betty will have left more crumbs. Betty, you're turning into such a pill. Jak nitka Ariadny w labiryncie Minotaura, tak? Czy można by było uruchomić z góry ten dzwon? Będąc, powiedzmy, tam na dachu. No, szukam jakichś rozwiązań, które mają choć znikome prawdopodobieństwo. Skoro Betty tu była, skoro podrzuca tropy... Nie wierzę, żeby podrzucała tropy w tym momencie. Musiała się spodziewać, że Edward tu przybędzie i po prostu podrzucać mu tropy w swojej obecności jeszcze wcześniej, żeby trafił na jakiś ślad. Sign on the door. God is not here. Their faith was challenged and it didn't survive. Isn't this a fire hazard? They're not always lit. Each candle represents a single prayer. That's a lot of prayers. There were a lot of deaths. They considered this a sacred place. For them to destroy it. This was Nie wszyscy. An act of desperation and anger. Nie wszyscy mają szacunek do takich miejsc. No, ja jestem tego zdania. Że mimo nawet tego, że jakąś wiarę się uważa za bzdurę, to mimo wszystko
Nie uważam, żeby to był dobry powód do kpin. Oczywiście mamy wolność, powiedzmy, słowa, więc teoretycznie jest to dozwolone, ale nie uważam tego za potrzebne, żeby ranić czyjeś uczucia religijne, żeby w ogóle ranić czyjeś uczucia w sprawie, w której którą uważa za ważną ta osoba. Na przykład to samo nie wypowiada się źle o rodzinie, tak? A niestety nawet żarty z matek czy z ojców są wciąż są na porządku dziennym. The final dinner. The last supper. Who taught you about the New Testament? I pick up on things. Most folks aren't heathens like you. Ostatnia wieczerza. Jesus looks sad. What reason would Jesus have to be happy? Don't be blasphemous. Given that this is all fiction, blasphemy is a contradiction. Heretic. Podkreślony fragment. Never seen you read the Bible before. I've read the Bible many times. It's an important historical document. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Did you just translate that into Old English? I happen to know the verse by heart. You still manage to surprise me sometimes. Jakie jeszcze tajemnice kryje w sobie ten kościół? Jakieś kartki porozrzucane. I tutaj znów jakaś księga. The church book, a record of births and deaths. So we can find out what happened to the people in the village? And Elizabeth. I mean, if she was dead, her name would be in the book. Vandals. Tore it to pieces. I don't think the missing pages left the church. Look. Czyli to są te porozrzucane kartki, które znajdują się na podłodze. No tu jest jedna z nich, ale zdaje się, że nie mogę jej w tej chwili podnieść. How many pages are missing? I counted four. They're probably all still here. I know. Let's make it a competition. 1-0 to team me. No to... I wanted you to find that one. I know what a rotten loser you are. Myślę, że to nie jest najlepszy moment na taką rywalizację, no ale w porządku. Znajdźmy te strony. Found another one. You get it. It's right here. What's that? The last sermon that was held here. What does it say? The vicar's handwriting is hard to decipher, and the language. He talks about the village being divided for 20 years. This sermon was held on the anniversary of the accident this past summer. He's asking the congregation to help heal old wounds, to forgive, move on. Something to the effect of, you sit in separate aisles in God's house. Like Ruth's drawing. I told you, she was perceptive. No tak, ale musimy się chyba dowiedzieć, co stało się przed laty w kopalni, bo to jest chyba klucz do wszystkiego. It sounds like Grovik was split in two. Between those who stood by Johann and those who supported Frederick. Because of Ruth? The sermon is from before that. No, this is all about the preceding 20 years of division and disagreements. No tak, śmierć Ruth nastąpiła niedawno, natomiast tutaj mowa o 20 latach. Edward, forgive each other. It addresses Johann and Frederick directly. But I wonder if they were even here. Remember the wedding picture? They were close friends once. How could they allow their grudge to escalate until... You call each other traitors, but the only thing you've betrayed are the bonds that unite us. Here's something else. Many of you believe Grovik was cursed 20 years ago. God has not cursed you. This curse is of your own making. Ruth's drawing mentioned a curse. What do you think that means?
It means they believed they were cursed, and that they needed something or someone to blame for their misfortune. To nie Bóg ich przeklął, to oni sami siebie przekleli. We're in a church. I thought you didn't believe in God. I do believe in civility. No właśnie to, co powiedziałem. Nieważne, czy się wierzy, czy się nie wierzy. No ale pewną przyzwoitość mimo wszystko warto zachować. Aby po prostu nie urazić. Don't forget about this page. Mimo wszystko też co innego jest mówienie, a co innego niszczenie niektórych rzeczy. Na przykład też nie będziemy wchodzić do czyjegoś domu i łazić po meblach, prawda? Dobra, znaleźliśmy kilka tych stron. Ale co, to jeszcze nie wszystkie? Nie, tutaj już czytaliśmy. Chyba nam jeszcze czegoś brakuje. Sprawdzimy, czy tutaj między ławami nie ma jeszcze jakiejś strony. Jest. Two for two. A tie. Good job, Teddy. Stop, old bean. Lissy. This is not a game. Betty's out there. Of horse feathers. Stop being so gosh darn tedious, Edward. Biddy, 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 will you ever shut up about your precious Biddy? Put those pages back in the book, and I'll stop trying to cheer you up. This book goes back years. It lists births and deaths. Here's the third Fretland brother, the one who died in the cave-in. Someone added the word for Banelson, probably quite recently. What does that mean again? Curse. That word is all over this book. Not just the men who died in the mine, but other deaths in the last 20 years. Ruth's drawing and the sermon both mentioned a curse. What do you think it means? I don't know. There were surprisingly few births. Perhaps they blame that on the curse as well. Look here. Ruth Elsa Fretland. She was buried in the cemetery. And the next entry, Simon Fretland. Now this is interesting. Simon is dead? Oh, that's dreadful. He drowned the day after Ruth died. Probably no coincidence. See what's scribbled next to it? Ward? Murder. Who killed him? Ruth's father? Or the mob that trashed the store? It doesn't say. After the children, a half dozen deaths in a single week. The curse. It's listed as the cause for every single death. Maybe there really was a curse. Primitive superstition. But something changed after Ruth and Simon. It might explain why there's no one around. Edward, if it killed everyone, how's that not a curse? What does that word say? Next to those names at the bottom. For traitor. No to ciekawe. Edward? What's wrong? The final entry. There's no name. Alice, what if... Oh, Edward, no. Betty. It doesn't mean she's... She's not dead. She can't be. I'd know. Teddy. I need to see the grave for myself. It's not Betty. Betty's still alive. Co tutaj się podziało? Teddy? Dużo śmierci. Where are you going? Ale czy Betty? Don't leave me! Czy Betty jest wśród Edward! Nich? You better not be here, Betty. Never forgive you. This one. It's unmarked. What are you doing? Have you gone completely mad? Edward, stop it!
It's not her. Oh, Edward. What have you done? It's not Elizabeth. I was so afraid. You're a monster. But I had to be sure. If Betty... To hell with your Betty! When did she ever shed a tear for you? Don't talk about my baby sister like that. Or what? Or what, Edward? What will you do? Ignore us? Banish us? You've spent your entire life chasing her. When are you going to do something useful with what's left of it? Quiet! Just leave me be. Fine. A to co? A to co? Come back. Don't leave me alone. Please. Come back. I need you. Co tutaj się wydarzyło? No ale rozkopał grób. I was afraid you'd left me. Now listen to me. No! O! No tak. Czyli jednak jakieś chyba problemy psychiczne wchodzą w grę. No to trzeba na to spojrzeć teraz z innej perspektywy. A niemożliwe, żeby Lizzie znikała, tak? Czyżby była jego nieistniejącą przyjaciółką? Lizzie, please listen to me. Co się tutaj dzieje? Of course you meant it. Everything's always about Betty. Betty. I care about you both. Until it really matters. Then it's obvious who matters more. I thought she was dead. I wish she was. Don't. You deserve to be alone. Czy to się dzieje naprawdę? Czy to jest wytwór jego wyobraźni? Czy może to takie przedstawienie autorów, że jednak po prostu ona się oddala, ucieka? Nie wiem. Wygląda to teraz bardzo dziwnie i bardzo zastanawiająco. Taki zwrot o 180 stopni. Co jest do mówienia? Nie możesz ciągnąć od mnie. Myślisz, że owe mnie? That you control me? That you get to decide how I feel and what I do every minute of every day? That I'm your puppet? Your little plaything? Well, fuck you, Edward Charles Harden! I never should have come here with you on this pointless chase! Now, be reasonable. Alice, what are you doing? What I should have done years ago. Maybe now you'll learn to appreciate us. Now listen to me. Please, listen. Hear me out. Don't do this. You can't do this to me. I need you. I'm not whole without you. I can't lose you. I can't live without you. Don't, please, don't, no! What? No! Co tu się dzieje? Oh, Alice. What have you done? Please be all right. Please don't. You make me sick, Edward. Your mother and father would be ashamed. Elizabeth would be ashamed. They did not think you deserved their love. So they abandoned you. Don't. Oh, my child. We are all that you have. And we love you. We are here. With us, you are never alone. Do not forget. No, I... Never. Never. Never forget. I am never alone. No to się podziało.
Dzień czwarty już. Wake up, Edward. Stop hiding. No dobrze, w tym momencie zakończę odcinek. No i powiem szczerze, że trudno się było spodziewać takiego zwrotu o 180 stopni. Wydawało się, że to jest po prostu taka kryminalna intryga, tajemnica, taka dwupłaszczyznowa, bo po pierwsze musimy dowiedzieć się, co się stało z mieszkańcami Growiku, a po drugie musimy odnaleźć naszą siostrę, która zostawia nam ślady. Ale teraz, po tym, co się stało, po tym, co się okazało w sprawie Lizzie, bo no teraz wygląda na to, że Lizzie ewidentnie jest wyimaginowana. Jeszcze można było mieć wątpliwości, ale po tym, jak skoczyła i jak ukazał się anioł, teraz te wątpliwości no raczej odeszły. Lizzie jest, zdaje się, wymyślona przez Edwarda, jego wymyśloną przyjaciółką. Dzieci mają czasem takich przyjaciół, ale u osób dorosłych no to jest jednak oznaka choroby psychicznej. I wobec tego można mieć takie spostrzeżenia, takie wnioski, że ta obsesja Betty też może mieć podłoże jakichś problemów emocjonalnych. Skoro postrzega rzeczywistość inaczej niż ta rzeczywistość wygląda, Edward, bo skoro widział Lizzie i z nią rozmawiał, chociaż ona nie istnieje, to czy to, co tu się dzieje, jest w 100% realne? Czy może też jest, choć w pewnym stopniu, wytworem wyobraźni Edwarda? Także te wątki nam się być może splotą w jeden, być może pójdą, być może nadal będą odrębnymi wątkami. I jaką rolę w całej tej historii odgrywa stan psychiczny Edwarda? Trzeba będzie też znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. To był trzeci dzień w Growiku Edwarda. Chciałbym powiedzieć Lizzie, ale teraz powiem, że Edwarda tylko. Zobaczymy, co przyniesie czwarty i ewentualne kolejne. Natomiast w tej chwili to już wszystko w tym odcinku i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa.